Witam serdecznie na kanale Beats Power. Z tej strony Hubert, a dzisiaj jest kolejny dzień masy. Jest to dzień 13 na ten moment. Na razie radzę sobie tak średnio, bym powiedział. Sumowałem sobie wszystkie dni. Od pierwszego dnia masy poddawałem sobie kalorykę i podzieliłem przez ilość dni. No i wyszło, że jem średnio 3800 kalorii. Jest to w sumie 300 kalorii mniej niż miałem w planach. Ale i tak tyje. Jest cały czas ta waga idzie do przodu, więc wydaje mi się, że te 3800 na ten moment starczy. Będę to stopniowo zwiększał. Od następnego miesiąca zacznę 3900 albo nawet 4000. A tak poza tym, przyszło mi coś naprawdę zarąbistego. Zaraz wam to pokażę, albo nawet już to pokażę. Przyszła mi waga do analizy ciała, zamówiłem sobie. Niestety przyszła z małym uszkodzeniem. Jest to waga firmy Tanita. No niby jedna z najlepszych wag, jeżeli chodzi o skalę błędu. No to jest to 0,1% i maksymalnie 100 gram, na przykład mięśni. A tak jeżeli chodzi o wagę, no to powiem, co ona właściwie daje. Bo tak, ona sprawdza tak naprawdę wszystko. Sprawdzi ilość kości w organizmie, ile twoje kości ważą, dokładnie o to chodzi. Poziom wody w organizmie sprawdzi. Sprawdzi tkankę tłuszczową, sprawdzi ile masz kilogramów mięśni w organizmie. Ale nie, że w całym ciele, tylko to rozdrabnia na poszczególne części. Lewa noga, prawa noga oddzielnie, ręka, druga ręka i tułów. Jest to o tyle fajne, że ja zacząłem właśnie robić masę i będę mógł na bieżąco sprawdzać wszystkie efekty tej masy. No dobra, czas się rozbierać i wskakuję na wagę. A więc tak, jeżeli chodzi o ciało, BFA mam 16,7% na tamten moment, prawa ręka 14,8 BFA, lewa ręka 14,3 BFA, więc troszeczkę mniej, no bo jestem leworęczny, no to rozumiem. Tułów 16,4 BFA, noga prawa 18,3, lewa noga 17,7, a jeżeli chodzi o mięśnie, to tak, mięśni w całym ciele mam 76,5 kg, prawa ręka jest 4,7 kg, lewa ręka 4,9, no i znowu to rozumiem, no bo jestem leworęczny, więc no więcej jest tych mięśni, bo jest silniejsza ta ręka. Jakby nie patrzeć, częściej używam do różnych, do czegokolwiek jej części używam. Tułów 42,4 kg. I jeżeli chodzi właśnie ogólnie, też jeżeli chodzi o mięśnie, o ilość mięśni w organizmie, nie wiem, nie umiem stwierdzić, czy to jest na przykład dużo, czy mało, bo nie mam porównania do nikogo. No przypuśćmy, że jest to dużo, no bo jakby nie patrzeć, jest to 80% mojej masy ciała. No bo mam 76,5 kg mięśni, a ważę 96,5, no to 20 kilo z tego, no to jest cała reszta. Prawa noga 12,3 kg mięśni i lewa noga 12,2 kg mięśni. No i to tyle, zapraszam dalej do oglądania. Masakra. Muszę wymienić sobie okno w chacie, w sumie nawet dwa. Jadę właśnie do budowlanego po materiały. Wszystko zostało zakupione, więc tak, pianka montażowa, kołki, no i folia. To jest okno, które jest na ten moment. O, otwiera się tak, zero ocieplenia. Po prostu zwykłe okno, jak do stodoły. Zarąbiste okno na zimę, idealne. A tu jest okno, które zostanie wstawione. Może w ogóle się przebiorę najpierw? Nie, no, tylko koszulka? No jeszcze spodnie. No dobra. W sumie trochę tutaj jest zimno. Jeszcze chyba sobie wezmę bluzę. O! Dobra, jestem gotowy. Można zaczynać zabezpieczanie. Muszę zabezpieczyć całą górę, żeby tam na wykładzinę z tego okna, no,
Po pierwsze muszę wyciąć ramę szlifierką, muszę później zrobić otwory pod kołki, więc też wiertarką udarową będę tutaj stukał, więc będzie się kurzyć mocno. No i chciałbym uniknąć tego, żeby ten kurz dostał się na wykładzinę, bo no to będzie masakra. Okej. Folia założona. Jeżeli chodzi o tutaj. Tak jak widać, użyłem moich najlepszych sprzętów, żeby folia mi się czasem nie osunęła. Okno całe pęka, nie ma za bardzo go jak zdemontować. Jest tak zrobione, że trzeba po prostu cały rozwalić. Chyba po prostu wybiję szybę, chciałem ją, bo ona jest na silikon. Chciałem ją po prostu odciąć nożem i jakoś wyciągnąć w kawałkach, ale za bardzo pęka. Ewentualnie jeszcze spróbuję je tak jakby złamać. Kolejny kawałek się udał wyciągnąć. Może jeszcze jakoś to uda się wyciągnąć. No dobra, szyba zdemontowana, w sumie rozbita. Stresowałem się rozbierając to, bo bałem się, że się potnę. Wiadomo, to jest szkło, to co robiłem w sumie nie jest za bardzo odpowiedzialne. No bo powinienem to w jakiś inny sposób rozwiązać, ale miałem rękawice ochronne. No i na szczęście nic się nie stało. Teraz trzeba tą całą ramę wywalić. No i potem wstawić okno. Wstawienie okna w sumie to będzie najmniejszy problem, to pójdzie najszybciej. Z tym będzie dużo roboty. Głównej ramy, na której się poruszało okno, właśnie się pozbyłem. Stała tylko tamta rama, tam też sobie leży. Jest. Trzeba teraz ciąć ramę, bo inaczej jej nie wyciągnę. Oczywiście gogle ochronne mam. Powinienem mieć jeszcze słuchawki, ale to będzie trwało w sumie chwilę, więc nie będą aż takie potrzebne. Jak wylecę, to będzie przynajmniej nagrane. Moje ostatnie chwile. No i ramy już nie ma. Teraz tylko wstawić drugie okno. Jak nie spadnę, to będzie dobrze. Fajny montaż na takie, jakby to powiedzieć, nie wiem, nie listwy, na takie blachy są na zaczepy. Teraz chyba wszystkie okna takie robią. No i teraz tak zrobiono okno z tymi blaszkami, no trzeba osadzić. Teraz trzeba pójść po poziomicę i złapać poziom, żeby okno nie stało krzywo. Więc lecę. Okno już stoi, wypoziomowane. Teraz tylko wystarczy poprzewiercać. Wziąłem odkurzacz, żeby dać sobie podwiertło, żeby podczas zwiercenia po prostu się nie kurzyło. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę,
zasubskrybuj ten kanał, zostaw dzwoneczek, no i co? Niech Beats będzie z wami.